Nazywam się Sławomir Stępniewski, pełnię rolę CEO w Dentsu Aegis Network Polska oraz odpowiadam za wdrażanie innowacji w ramach NCE, czyli Nordic Central Eastern. Z zawodu jestem masażystą. Myślę, że to bardzo ważny element w mojej karierze zawodowej, ponieważ w dobie rozwoju technologii, social mediów wszyscy są nastawieni na monolog, a zawód masażysty uczy słuchania. W 1995 roku zajmowałem się działaniami public relations, pracowałem w spółce RPR Group, to była jedna z większych polskich spółek public relations. Przyszła taka chwila, kiedy ze Stanów Zjednoczonych przylecieli ludzie i zaczęli opowiadać o internecie. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, jaki to może mieć nieprawdopodobny potencjał z punktu widzenia komunikacji. Postanowiłem przerwać tą jakże dobrze zapowiadającą się karierę PR-owca i założyłem Hypermedia, jedną z pierwszych spółek digitalowych w Polsce. Hypermedia stało się jedną z największych firm w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. A później to już było szaleństwo. Wierzyliśmy od samego początku, że komunikacja jest bardzo istotna, natomiast bez technologii, bez kreacji będzie pusta. Poszliśmy tą drogą, aż do momentu, kiedy na naszej mapie nie pojawił się globalny gracz, niezależna sieć Aegis Network. Dołączyliśmy do Izobaru jako Hypermedia i to był kolejny krok. W Polsce tworzymy pewnego rodzaju kulturę, która jest kulturą współpracy, kulturą innowacji, takiego pionierskiego podejścia do rozwiązań. Konsumenci dzisiaj wszystko chcą dostać natychmiast, chcą odczuwać natychmiast, chcą mieć wszystko instant. W związku z tym wideo fenomenalnie wpasowuje się w ten trend. Potencjał jest nieprawdopodobny. Ja myślę, że wideo będzie się przeobrażało. Kampanią, którą za każdym razem u mnie pobudza wszystkie zmysły, jest Honda Sound. W tej kampanii nastąpiło połączenie technologii, kreacji i bardzo głębokiej emocji, ponieważ to był trybut dla Ayrtona Senny, to był przejazd, który tak naprawdę został odwzorowany po latach. Najbardziej motywującą rzeczą do działania w moim przypadku jest możliwość kształtowania rzeczywistości. Inspiruje mnie moja rodzina, moja żona, że innowacja jest wszędzie, innowacja jest wszystkim. Poprzez VR, poprzez augmented reality będziemy w stanie wyrównywać różnice społeczne, będziemy w stanie w mądry sposób wykorzystywać możliwość uczenia się. Innowacja to jest umiejętność dopasowania talentu, osoby, zadania do tego efektu, który chcemy osiągnąć. Uważam, że innowacja bez tworzenia revenue jest fatamorganą. W związku z tym innowacja zawsze powinna być osadzona w biznesie. Myślę, że to, co jest też niezwykle istotne dla mnie i z kolei daje mi olbrzymią energię, to jest poszukiwanie różnych idei i linkowanie ich i tworzenie z tego nowej wartości. Moją uwagę również przyciągają rzeczy nieoczywiste, czyli luki kompetencyjne, które dają możliwość tworzenia znowu czegoś zupełnie nowego. Ale najważniejsi są ludzie, którzy mają talent, którzy są w stanie do tego wnosić wartość. Samemu nie da się wiele rzeczy zrobić.